Teraz obrońcy. No i znowu, tak jak w przypadku bramkarzy, kapitan zespołu Przemysław Żmuda. Przemysław Kanarek. Jakub Bednara. Dawid Daszkiewicz. Bartłomiej Gąska. Michał Luterek. I Szymon Solecki. Przemysław Żmuda, kapitan zespołu, drodzy Państwo. Urodzony w 1985 roku. Jakub Bednara. Roku urodzenia 1997. Dawid Daszkiewicz. 1999. Bartłomiej Gąska. 1998. Michał Luterek. 1999. I Szymon Solecki. 1989. To są nasi obrońcy, którzy w sezonie 2017-2018 będą bronić dostępu do naszej bramki. A teraz przechodzimy do formacji ofensywnej. Pomocnicy: Światosław Lawruk, Łukasz Świetlicki, Rafał Tycko, Rafał Turczyk, Piotr Stefański, Błażej Omański, Adrian Gott, Damian Bara, Maciej Markowski i Damian Otręba. Drodzy Państwo, nasi pomocnicy: Światosław Lawruk, roku urodzenia 1996. Łukasz Świetlicki, roku urodzenia 1992. Rafał Kycko, roku urodzenia 1991. Rafał Turczyn, roku urodzenia 1989. Piotr Stefański, roku urodzenia 1996. Błażej Omański, 1995. Adrian Goch, 1999. Damian Baran, kontuzjowany. Chodź, Damian, tutaj, pokaż się. Wielkie brawa dla Damiana. On wróci do gry. Nieobecny Maciej Markowski, a także Damian Otręba. To są nasi pomocnicy, drodzy Państwo. I przechodzimy do napastników. Na tej pozycji mamy dwóch zawodników. Damian Kubisz i Michał Paluch. Damian Kubisz, wychowany w Bałtyku Koszalin, roku urodzenia 1990. A także Michał Paluch, wychowany w Motoru Lublin, rok urodzenia 1993. Drodzy Państwo, to jest kompletna, prawie kompletna kadra, z wyjątkiem Macieja Markowskiego. Kadra zespołu Hetmana Zamość, która w nadchodzącym sezonie ma jasno określony cel. Awans do trzeciej ligi. Wielkie brawa dla nich. Drodzy Państwo, przechodzimy do prezentacji sztabu szkoleniowego. Pierwszym trenerem jest pan Marek Motyka. Zapraszamy, panie trenerze. Asystentem trenera jest Krzysztof Krupa. Trener bramkarzy Włodzimierz Świadkowski. Fizjoterapeuta Andrzej Podlipski. Prezesem jest pan Mirosław Kędrak. A dyrektorem sportowym, który spina całe to przedsięwzięcie, Piotr Mecz. Zapraszamy, drodzy panowie. Trener Marek Motyka, asystent Krzysztof Krupa, trener bramkarzy Włodzimierz Kwiatkowski, fizjoterapeuta Andrzej Podlipski, prezes Mirosław Kędrak i dyrektor sportowy Piotr Welcz. Drodzy Państwo, przechodzimy do... Bardzo byśmy sobie tego chcieli. Wielkie brawa, drodzy Państwo!
No właśnie, panowie troszeczkę się wyrwali przed szereg, ponieważ miałem to zapowiedzieć. Trener Motyka, prezes Kędrak i dyrektor Welcz. To są piłki z autografami zawodników kadry z sezonu 2017-2018. No, na pewno świetna pamiątka, a myślę, że po spodziewanym i upragnionym przez nas awansie na pewno te piłki nabiorą wartości. Także, drodzy Państwo, przechodzimy do części mówionej naszej prezentacji. Chciałbym tutaj kilku zawodników, a także sztab szkoleniowy troszeczkę poprosić o zwierzenia. Tak więc na sam pierw, jak to mówią, Rafał Kycko. Rafale, wielkie brawa, Rafał Kycko. Rafał Kycko, powiedz mi, Rafale, coś, kilka słów o swoim powrocie do Zamościa. Wreszcie jesteś. Tak, wreszcie jestem. Dobry wieczór Państwu. No, cały czas interesowałem się sytuacją w Hetmanie. Tutaj dużo wiadomości docierało do mnie, że w Hetmanie jest coraz lepiej, że w Zamościu myśli się o poważnej piłce. I po rozmowach z trenerem i prezesami postanowiłem, że wrócę. Nie chciałbym dołożyć tylko swoją cegiełkę. No, bardzo się cieszymy, że Rafał jest tutaj z nami i swoim doświadczeniem zdobytym na ligowych boiskach Motoru Lublin, Wisły Płock, m.in. JKS Jarosław, Chełmianka. Dobrze pamiętam? Nie, Wisła Puławy. Wisła Puławy. No mówię przecież. Wisła Puławy i swoim doświadczeniem pomożesz drużynie. No i dobrze, że jesteś w domu. Wielkie brawa, Rafał Kycko. Dziękuję. No i wasz ulubieniec, trener Marek Motyka, drodzy Państwo. Krótki żołnierski słowa, panie trenerze. Bardzo się cieszę, że tak liczna grupa kibiców tak ciepło nie tylko mnie, ale i cały zespół przywitała. A my ze swojej strony powiemy tylko tyle. Naszym celem również jest awans i tylko po to tu przyjechaliśmy do tego miasta. Bardzo prosimy Was o pomoc i o wsparcie, bo nie wyobrażam sobie teatru bez widzów, prawda? Dlatego traktujemy nasz stadion jak teatr i mam nadzieję, że licznie będziecie nas odwiedzać, a my zrobimy wszystko, żeby Was nie zawieść i oczywiście, żeby nie zawieść tego miasta, Pana Prezydenta i ludzi, którzy w nas zainwestowali. Także bardzo prosimy, bądźcie z nami, zaufajcie nam, a my oddamy serce i no nie chcę tutaj już deklarować, że awansujemy, ale jestem raczej pewny tych chłopaków i wierzę w to, że nas nie zawiodą. Panie trenerze, serce rośnie, gdy widzi się takich kibiców. Ja powiem tak, kiedyś miałem przyjemność grać w tym mieście w latach 90. Wielu kibiców już pewnie nie żyje, ale zaczynałem tutaj na tym stadionie, kiedy było 500 ludzi, a kończyłem, kiedy było 7 tysięcy, więc powiem szczerze, że marzę o tym, żeby się to powtórzyło. Pomóżcie nam, bardzo prosimy o to. Dziękuję. Trener Marek Matyka. Zapraszam naszego kapitana, Przemek Żmuda. Przemku, witaj w Zamościu. No i zacząłeś z wysokiej PC, zostałeś kapitanem zespołu. Na pewno wielka odpowiedzialność, wielkie brzemię, no ale dla tak doświadczonego zawodnika to chyba nic strasznego. Dobry wieczór Państwu. Na wstępie chciałem podziękować za zaufanie trenerowi, zespołowi, że obdarzyli mnie tą funkcją kapitana i myślę, że na czele tej drużyny poprowadzimy zespół do awansu, no, który czeka, miasto czeka na ten awans, także zrobimy wszystko, żeby tak było. Także myślę, że na koniec sezonu będziemy wszyscy zadowoleni. No mam nadzieję, że właśnie tutaj, jak rozpoczynamy sezon od prezentacji, to być może też w podobnych nastrojach będziemy fetować awans do trzeciej ligi. Co będzie decydujące w walce o awans? Na pewno, aby nie tracić głupio punktów chyba, tak, takie przemyślenia mogą się nasunąć. Na pewno, wygrywanie kolejnych meczów, ale jestem spokojny o to, bo w tej drużynie jest wielki potencjał. Wyniki w sparingach pokazały, na co nas stać. Powiem tak, podnieśliśmy sobie sami wysoką poprzeczkę, wynikami nadmuchaliśmy balon, także jestem spokojny o tę drużynę i mam nadzieję, że na koniec sezonu w tym samym miejscu będziemy świętować awans do trzeciej ligi. Bardzo byśmy sobie tego chcieli. Kapitan zespołu Przemysław Żmuda. No,
Dobrze, drodzy Państwo, teraz przyszedł czas na pytania od kibiców. Przez ostatnie tygodnie na stronie internetowej, na adres mailowy klubu spływały pytania. Spływały pytania dotyczące różnych spraw. No i czytając te pytania, śmiem stwierdzić, że niektóre z nich nie są do końca wygodne, ale kierownictwo klubu przed żadnymi, nawet trudnymi odpowiedziami się nie uchyla. Pierwsze pytanie jest do pana prezydenta, tak więc panie prezydencie, zapraszam tutaj na scenę. Wybraliśmy 10 pytań. 10 pytań, no i tak jak wspomniałem, pierwsze pytanie będzie do pana prezydenta Andrzeja Wnuka, który już tutaj do nas zmierza. Bardzo proszę o mikrofon. Pytanie jest krótkie, panie prezydencie. Co z remontem stadionu? No, remont chcemy rozpocząć w przyszłym roku, już taki solidny. Przez 2 lata tak naprawdę opracowywaliśmy dokumentację, przechodziliśmy wszystkie tryby potrzebne, zgody konserwatora zabytków. No i przede wszystkim szukaliśmy pieniędzy, bo remont stadionu, nie zdradzę tej wielkiej tajemnicy, będzie kosztował około 16 milionów złotych, gdzie pierwszy etap, remont krytej trybuny, zapleczy szatniowych, który chcemy rozpocząć w przyszłym roku, to jest 4,5 miliona. Następny etap, oświetlenie płyty głównej, wymiana i remont całej widowni, to będzie około 11,5 miliona i to chcemy zrobić w następnych latach, tak żeby jak Hetman już będzie w pierwszej lidze, stadion wyglądał no, jak perełka. No właśnie, no dobra drużyna sportowa wymaga ładnego opakowania, jak mamy przykład chociażby w Lublinie. Więc jest ładny stadion. Pozdrawiamy prezesa. Pozdrawiamy pana prezesa Leszka Bartińskiego. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. O, bardzo dobrze się składa, że pan prezes Kędrak, ponieważ jest drugie pytanie. Zapraszam bardzo, panie prezesie. Pytanie jest takie, czy prowadzone są rozmowy z większym sponsorem? Trudne pytanie. Pytanie trudne i jestem zaskoczony. Proszę Państwa, my aktywnie cały czas rozmawiamy z wieloma podmiotami i próbujemy zgromadzić jak największą rzeszę osób, które nas wspomagają. Powiem tak, znamy realia Zamościa. Nam zależy na tym, żeby nasi sponsorzy też w pewien sposób byli związani z regionem chociażby, z tym miastem też, a realia są jakie są w Zamościu. Także tak. Rozmawiamy z wieloma podmiotami, natomiast bardziej skłaniamy się do stworzenia grupy sponsorów, którzy może w mniejszych kwotach niż taki duży sponsor by nas wspierali, ale łącznie pozwolą nam na zapewnienie wystarczających środków na funkcjonowanie drużyny nawet na poziomie trzecio, drugo, a nawet może i kiedyś pierwszoligowym. Mamy już kilku sponsorów, tutaj już wymieniona przeze mnie grupa Oskar, która się coraz mocniej angażuje. Jest oczywiście miasto Zamość, które nas cały czas wspiera, jest przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, Miejski Zakład Komunikacji. Także my już mamy sponsorów i wolimy zbudować szeroką bazę sponsorów niż opierać się na jednym wielkim, którego tak naprawdę w Zamości nie mamy, a który mógłby się w każdej chwili wycofać i wtedy byłby problem. A tak przy szerszej grupie sponsorów jest to stabilniejsze dla klubu. Oczywiście, ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka, jak najbardziej. Dokładnie. Jak najbardziej. Także, drodzy Państwo, bardzo się cieszymy, że wszystkie te podmioty, wszystkie podmioty mniejsze, większe, grają w drużynie Hetmana właśnie dla tej drużyny. Drodzy Państwo, teraz przyszedł czas na pana dyrektora Piotra Welcza. Piotrze, zapraszam Cię. Dobry wieczór Państwu. No i pytanie, dlaczego zdecydowano się zakontraktować bramkarzy spoza Zamościa, spoza zamojskiego regionu, a nie spróbowano chociażby w testach byłych bramkarzy grających w 5. i 4. lidze za czasów AMSPN Hetman? Za każdym razem, kiedy wchodzimy w tak jakby czas okienka transferowego, czy to letniego, czy zimowego, to zaczynamy rozmowy z naszymi piłkarzami, oczywiście z takimi, do których mają przekonanie, że mogą podnieść jakość tego zespołu. Zakładam, że autor tego pytania miał na myśli tutaj Patryka Dobromińskiego. My rozmawialiśmy z Patrykiem Dobromińskim w roku ubiegłym już, kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę z KS Hetman Zamość. Patryk stwierdził, że niestety jego obowiązki służbowe nie pozwolą mu na regularne treningi. Stąd też tak naprawdę temat upadł. Upadł też temat powrotu Patryka Kierepki w tym roku, ponieważ Patryk wybrał się na saksy za granicę.
Stąd taka decyzja, ale jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy właściwego wyboru i cała trójka bramkarzy ma zapewnić odpowiednią jakość, która zagwarantuje nam grę w trzeciej lidze w czerwcu. Tego byśmy chcieli. Bardzo dziękuję. Teraz biegnę z mikrofonem do pana trenera. Panie trenerze, bardzo proszę. Pytanie od kibica. Która formacja według pana trenera jest najsilniejsza i jak trener ocenia obecny potencjał zespołu? Już pan wspominał troszeczkę wcześniej. Powiem tak, ja byłem obrońcą i przede wszystkim starałem się wzmocnić bramkarzy i siłę bramkarzy, ale przede wszystkim obrońców, bo uważam, że ten fundament budynku buduje się od obrońców. Uważam z kolei, że każda z tych formacji jest bardzo mocna i jestem spokojny o to, że nie tylko będziemy grać na zero z tyłu, ale że będziemy grać bardzo skutecznie z przodu i na to bardzo liczę. No też na to liczymy. No, tak jak drużyna, jak dom, trzeba budować od fundamentów. Tak, tak jak powiedziałem, że naprawdę jestem bardzo wdzięczny sponsorom, ale przede wszystkim zarządowi, że udało się ściągnąć takich piłkarzy, jakich tu państwo widzicie, bo gwarantuję, że są naprawdę bardzo mocną ekipą i naprawdę będzie co oglądać, bardzo liczę na nich. Oni liczą też na to, że uda nam się zrealizować cel, ten pierwszy, bo ten pierwszy cel to jest trzecia liga. Nie chcemy mówić, co będzie dalej, natomiast stawiamy sobie cele, takie marzenia. Jesteśmy pewni, że z tym gronem zawodników na pewno się wstydzić nie będziemy i liczę na liczną publiczność, ale przede wszystkim też na sponsorów. Chciałem też przy okazji podziękować tutaj panu Kapce Leszkowi, który kiedyś jako sponsor pokazał, że potrafił stworzyć drugą ligę w małej miejscowości i często z nim rozmawiam na temat zespołu. Sam podpowiadał mi, jakich zawodników powinienem ściągnąć i panie prezesie, myślę, że w jakim sensie się to udało, bo zostałem przez pana, jak się to powiedzieć, pochwalony, a teraz jest kwestia, żeby mnie zawodnicy tutaj nie zawiedli, także liczę po cichu na to, że to się wszystko uda. Skoro jesteśmy już tutaj, stoimy sobie, panie trenerze, kolejne pytanie do pana, już w tej części ostatnie. Jak trener postrzega organizację w klubie KS Hetman względem innych klubów, w których pan dotychczas pracował? Różnie bywało. No tak się złożyło, że pracowałem trochę w Ekstraklasie też, ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą klasę rozgrywkową, to naprawdę chylę czoła przed miastem, przed panem prezydentem, przed sponsorami, przez działaczami moimi, bo naprawdę ptasiego mleczka nam nie brakuje, a dzięki jeszcze życzliwości restauratorów moi piłkarze naprawdę mają wspaniałe obiady i przynajmniej wiem, że jak ich docieram na treningu, to mają określone paliwo. Także ukłony głębokie dla panów restauratorów, bo po meczach tu może być wesoło i będziemy się wspólnie bawić. Dziękujemy bardzo. Paliwo, rzecz święta. Ener Marek Motyka. A ja sobie teraz spaceruję z powrotem do pana dyrektora Welcza. Panie dyrektorze, czy na mecze Hetmana w nadchodzącym sezonie będzie prowadzona przedsprzedaż biletów? Jeśli tak, to czy na wszystkie mecze i gdzie będzie można nabyć bilety w przedsprzedaży? Za każdym razem staram się słuchać głosu kibiców. Ten głos na wiosnę szedł w kierunku takim, żebyśmy zwiększyli liczbę miejsc, w których można kupować bilety na mecze, zarówno normalnie, jak i na przedsprzedaży. Troszkę ten eksperyment nam się nie udał. W tych satelickich punktach sprzedaż była bardzo znikoma, dlatego podjęliśmy decyzję, jedynie rozsądną, ekonomiczną decyzję, że jedyny punkt, który będzie prowadził przedsprzedaż, to będzie recepcja przy hali tenisowej na ośrodku sportu i rekreacji. Oczywiście w dniu meczowym wszystkie trzy kasy otwarte, także powinno być dobrze. Drodzy państwo, ja z tego miejsca jeszcze będę o tym wspominał, ale już w tym momencie gorąco zachęcam do kupna karnetów w cenie 150 zł karnet VIP i 70 zł karnet normalny. Możemy się pochwalić tutaj, ponieważ bardzo dużą akcję marketingową przeprowadza w tej chwili pan prezes Leszek Bardnicki w Motorze Lublin. Leszku, tam już zaczynamy cię ścigać w tej ilości, także powinien być ciekawy wyścig. Oby, ale ja chciałem nawiązać jeszcze właśnie do kupna karnetów, ponieważ dla osób, które zakupią karnety do 30 sierpnia, przewidzieliśmy 15 bardzo atrakcyjnych nagród rzeczowych, które będą rozlosowane w przerwie meczu z Sokołem Adamów 3 września. Dobrze pamiętam. Tak, dobrze. Dobrze pamiętam. Drodzy państwo, czas na kolejne pytanie. Damian Otręba, chodź Damianie tutaj.
mam bardzo ciekawe pytanie dla ciebie. Jeden z kibiców pyta, tak, dosłownie cytuję, dlaczego zawodnik z takim potencjałem jak ty, potwierdziłeś to na początku poprzedniego sezonu, po niemal każdym przyjęciu robi kółeczko i zagrywa do tyłu? Dobry wieczór wszystkim, bo ciężkie pytanie. Szczerze mówiąc, zatkało mnie. Powiem tak, no Xavi Hernandez też kółeczka kręci i podaje do tyłu, także... Trzeba równać do najlepszych, jak najbardziej. Damian Otręba! Poczucie humoru też jak najbardziej na miejscu. Drodzy Państwo, pytanie jeszcze do Pana Prezesa Kędraka, Mirku. Dlaczego klub nie wprowadził karnetu ulgowego za około 35 zł? Pyta kibic. Dobre pytanie. Chyba muszę się uderzyć w piersi i powiedzieć mea culpa. Przed kolejnym sezonem na pewno o tym, przed kolejną rundą na pewno o tym pomyślimy. Wydawało nam się, że sprzedaż karnetów bynajmniej do tej pory była tak niewielka, że uznaliśmy, że nie ma sensu jeszcze dzielić tych karnetów na normalne, na ulgowe, bo to była znikoma ilość. No, przed tą rundą mamy nadzieję, że będzie dużo większa sprzedaż, a tylko te karnety normalne będą brały udział w losowaniu, dlatego chyba taka nasza decyzja, ale faktycznie przemyślimy to, jeżeli kogoś... Pan dyrektor mnie chce wspomnieć. Pan prezes jest troszeczkę skromny. Proszę Państwa, nam po prostu brakuje troszeczkę pieniążków i chcemy troszkę więcej zarobić. Szczerość przede wszystkim. Ale trzeba się wsłuchiwać w głos oczywiście, ludzi jak oczywiście najbardziej, tak więc... pomyślimy o tym przed następną rundą. Dobrze, prezes Mirosław Kędrak, dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie w tej sekcji. Mogę prosić o mikrofon. Damian Kubisz. Chodź tu, Damianie. Uwaga, cytuję. Jak smoku będziesz się cieszyć po ewentualnym awansie do wyższej ligi z Hetmanem? Pytanie z głębią, tak, ukrytą? Myślę, że to jest trochę za wcześnie, żeby myśleć o celebrowaniu czegokolwiek. Skupiamy się na razie na wygrywaniu poszczególnych meczy i na zakończenie sezonu, jak wszystko się poukłada po naszej myśli, czyli zdobędziemy ten upragniony awans, to wtedy pomyśli się o jakimś fajnym zakończeniu, fajnej imprezie. Po kolei, wszystko w swoim czasie, tak? Dokładnie. Damian Kubisz. Drodzy Państwo, powoli będziemy finiszować naszą prezentacją, aczkolwiek jeszcze chciałbym poprosić tutaj do mnie Szymona Soleckiego. Szymonie, zapraszam Cię. Wielkie brawa dla Szymona. Będziesz potrzebował mikrofonu, ponieważ jesteś postrzegany jako zawodnik, któremu bliskie jest środowisko kibicowskie. No i chciałbym Cię prosić, żebyś zaintonował jakąś przyśpiewkę tutaj razem z kibicami. Panowie i panie, wszyscy ręce do góry, żeby cała starówka, cały Zamość dowiedział się, co to Hetman! Śpiewamy tak! Hej, Hanuka! To jest ta wiara, która wierzy Hetman! Hetman Zamość! To jest ten klub, na który zawsze pójdę w mój! Ole, ole! Ole, ole! Hetman nie tam, odsiądam cię! Ole, ole! Ole, ole! Hetman nie tam, odsiądam cię! Głośno! Hetman, tak! Hetman, tak!
Solecki. Bije się pierwszy, nie był ci potrzebny mikrofon. Szymon Solecki! Drodzy Państwo, chwilę... Bardzo dziękuję. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Już za chwilkę zamojscy piłkarze udadzą się do ogródków pięciu restauracji aktywnie wspierających działalność klubową. Są to ogródki restauracji Verona, Arte, Bohema, Muzealna i Morandówka. Gościom tych restauracji zawodnicy wręczą zaproszenia na najbliższy mecz z Powiślakiem Końskowola. Przygotowaliśmy 100 takich biletów gratisowych. I z tego miejsca bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam na pierwsze ligowe starcie Hetmana Zamość w sobotę, godzina 17, Powiślak Końskowola. Rozpoczynamy batalię 2017-2018. I tak jak wspomniałem już kilka minut wcześniej, zachęcam do kupowania karnetów na rundę jesienną. Można je nabyć już od 4 sierpnia w recepcji nowej hali OSIR, a także w kasach biletowych w dniu meczu. Dla osób, które nabędą karnet w terminie do 30 sierpnia, przygotowaliśmy 15 atrakcyjnych nagród, m.in. telewizory, vouchery na pobyty w Zakopanem czy nawigację samochodową. Losowanie nagród odbędzie się 3 września w przerwie spotkania z Sokołem Adamów, a szczegóły akcji, a także lista nagród są dostępne na stronie internetowej www.kshetman.zamość.pl. Wszystkich serdecznie bardzo zapraszamy. Drodzy Państwo, to jest wszystko, co dzisiaj w ten ciepły letni wieczór dla Was przygotowaliśmy. KS Hetman Zamość, prezentacja dobiega końca. To jest drużyna, która dla Was będzie walczyć dla Zamościa, dla Zamojszczyzny. Wielkie brawa. Jeżeli ktoś z Państwa chce tutaj pamiątkowe zdjęcie z drużyną, zapraszam na scenę. To był dla mnie wielki honor, wielka przyjemność, wielki zaszczyt być tutaj z Państwem. Piotr Orzechowski. Bardzo dziękuję. Dobranoc.